Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mateo i zapraszam was na kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Simpsons Hit and Run. Okej, doskoczę tu? Nie. Nie mamy dzisiaj zbyt wiele czasu, bo ja nie mam zbyt wiele czasu, więc pójdźmy do profesora Frinka. No can do, my pointy-headed friend. I need the power of video game violence to run my latest invention slash monster. If you find me a World War II communication radio and a satellite, then my creation will live, and we can play with it and enjoy the frolicking. Oh, cool. Real violence is way better than TV violence. It's like a level boss come to life. Ach, ta przemoc w krachy telewizji. World War II radio. That guy that sells all those grenades to Nelson might, I better check. Okay. Mamy zdobyć radio z II wojny światowej dla profesora Frinka w jakimś tam Hermans, w jakimś sklepie Hermansa z militarnymi antykami. Hermans. No to chyba jest sklep tego kolesia, którego widzimy po lewej. Okej, okay, follow the pizza van to Hermans Military TQ. Nie wiem, czy on może nas zauważyć, czy nie. Prawdę mówiąc, już się nie będę w to bawić. Po prostu będę... No tak jak debil prowadzi. Zwykle w GTA to właśnie ten, którego poszukujemy, zachowywał się tak jak każdy inny. Nie widać, że coś ukrywa. Nie no, aż kusi, żeby się tam wpieprzyć, ale lepiej nie, bo jeszcze go zgubimy. Czy gra stwierdzi, że już go zgubiliśmy i wiecie. Czasami wiemy, jak do tego kogoś dojechać, ale gra twierdzi, zgubiłeś go. Był zbyt duży dystans. I tak potem jest taki problem, nie? Muzyka chyba się dostosowuje do postaci. Teraz gramy Bartem, wtedy graliśmy Homerem. Ciekawe, co będzie, jak będziemy grali Lizą. No i nie za blisko. Ta gra jest na jakieś 10 godzin. Tak mówi How Long To Beat. Swoją drogą jest to fajna strona, gdzie możecie stwierdzić, ile czasu zajmie wam dana gra i czy zajmiecie się nią, czy nie, no bo jak do domu pracujecie, czy niektórzy z was nie macie może czasu i chcecie stwierdzić, czy zdążycie, najlepiej sobie sprawdzić, chociaż często gęsto lepiej sobie sprawdzić na YouTubie, no bo te z How Long To Beat są czasami przesadzone. Okej, okay. Do szefa. Guma. Ostatnio było święto przecież narodowe donutów. No to wszystkiego najlepszego, grubasie. Hey, Springfield's lamest. What's the deal? Didn't you hear? Herman's been robbed. Hey, you don't know who did it, do you? Cause if you did, boy, that would be great. Oh no. Now where am I gonna get a radio? These fresh skid marks leading away from the scene of the crime could be a clue. But who's to say, really? Look for the thief. O, musimy szukać złodzieja. Tutaj sobie ten van stoi. Czekaj. Black Van Pizza Delivery. Nie zwracałem na to uwagi. Tak. Sam on, jakiś tam van dostawczy, kurwa, pizzy z budowanymi kamerami. Dr. Snake. Co tu się od Janie Pawla? Ale on ma fajny wóz, to trzeba przyznać mu. Hey Snake, what's up? Do I know you, little dude? I need that radio you borrowed. No way, little dude. This radio is going to help me score beaucoup de chicks. Last time I checked, chicks like fast cars, not vintage electronics. Why don't we race for the radio? Oh, I totally agree to your proposal. No, on też chce nasze radio. On ma lepszy wóz niż my. No ale ten też jest w miarę szybki. Fuck, pocisk już wpadłem. Dobra, kto pierwszy, ten lepszy. Fajnie jakby on się z kimś zderzył. Ojeja, już dym. Potężne auto masz. Dobra. O. Dobra, jesteśmy już tak lekko na prowadzeniu. Ona za dobrze taksówkarzu. Ciekawe, czy kierowca Ubera by się zachował podobnie, no? Panie, jakbym się też jeszcze w coś walnął. A pewnie ja się walnę. Na tych zakrętach.
gdzie strasznie cienko, jak na przykład teraz. Okej, okay, on widzę jedzie przepisowo w miarę. I nie jedzie na rondzie tak jak ja. No i finish, meta, bitch. Collect the radio from Snake. Co, idziemy je zanieść teraz profesorowi, czy nie? Zaraz to the Krusty Parker by... A jakbym chciał tym samochodem pojechać, nie mogę. Jak cię pobiję? Już od policja, nie? Się przywala. Widzicie ten wskaźnik policji. GTA, było coś takiego? W tych pierwszych dwóch częściach może? Nie pamiętam. Zobacz, ja dawno nie grałem w GTA. W piątkę co najwyżej. A to rok temu? Jakoś tak, ale przyszedłem. Dosyć szybko. Gra jest naprawdę świetna i gdybym miał PS3, to nadal bym w nią grał. Może kiedyś kupię. Jak na razie to cenowo jest naprawdę wysoko. Cały czas się trzyma tych pieprzonych 100 zł za wersję PC-tową. Wersja na PS3 jest wiele tańsza. A za 5 dyszek ją kupicie. Dobra. Nie dałem rady. Okej, już jesteśmy. Talk to Clay. Hey there, Mr. Slapjaw Yokel. That be I. Can I borrow your satellite dish? Sure, if you help me scoop up my flat meat, sophisticated city youngster. Those darn revenuers don't like me selling roadkill. Pack the flat meat before time runs out. No, znowu musimy coś tam zebrać. Flat meat, nie wiem. Meat to mięso, flat. Ale o to chodzi. Tutaj zresztą macie. No jo. Better down beef. A, tak, to chodzi o mięsko. Bart Simpson at your service. Beef mi się z takim typowym amerykańskim stekiem kojarzy. I do tego jeszcze dobre piwo. Jak będę kiedyś w Stanach, na prowincji, to kupię sobie paczkę Marlboro czerwonych. Tytoń do rzucia, zajebistego, krwistego steka i dobre piwo. No, zależy jak będzie jeszcze z wizami do Stanu. No, dobra. Dobra, jeszcze tam jedno mamy. Przejadę tędy, jo. Dobra, ale cholera, szybciej, 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 bo nie mamy tyle czasu. Generalnie tytoń do rzucia jest w Polsce chyba nielegalny. Tak jak już mówimy o używkach. Dobra, jeszcze jedno, także spoko. No jest, siarskie. Muszę uważać, jak naprawię wóz. Nie, to też nic nie da. Chyba jak ukończę misję, to mi zniknie ten poziom. Także teraz muszę się pilnować, ale za rozwalanie drzewek też nie mogę policja ścigać. Hit and run, kurna. Nie chcę mandatu dostać. Dobra, już teraz to kij. Muszę szybko zapieprzać, ajajaj. Tylko żeby mnie nie złapali. Dobra, idźcie. 997, ten numer do kłopoty, gdy wydarzy się incydent, tam pojawia się konfident. Dzwoń 97. Dobra, nie będę za dużo śpiewać, bo wyszymi jak oryginał. A nie chcę klejma pod tym filmem. Wiecie, to jest polski rap. Pamiętajcie, szacunek ludziom ulicy. To przejadę ją. Jeszcze kurczę pół minuty mamy. No szybciej, szybciej. Dobra, już jesteśmy praktycznie na miejscu. Ale ta policja, cholera. Get away from Apple. Ojejku, to szybko uciekamy. Tędy? Mogę przeskoczyć? Wow, mogę. Kamera już tu nie ma? Mogę tędy przeskoczyć, dam radę? Ach, dałem radę. Teraz sobie tędy ładnie zrobimy. Nie, źle zrobiłem.
Dobra, już prawie jesteśmy na miejscu. Rusty burgers are made of roadkill? That explains the tire tracks. Take this satellite dish as a reward. She gets 14 channels, including the outhouse channel. Man, I love watching that. Thanks, inbred hillbilly. Torrent nothing. Kolek, that's the British. Give it up for America's mission complete. Nice. Ile jeszcze mamy misji? Nie mission select. Tu mamy wszystko, to co teraz nam została ostatnia. No to, którą mam godzinę? Mogę się podjąć tej ostatniej misji. Okej, dobra, tego samochodu użyć nie mogę. Gdzie mamy tutaj telefon? Tam. Just give me a sec to catch my breath. Właśnie, już takie młode, a już nie wytrzymuję. Nie, nie. Honor Roller wezmę. No, fajny, podoba mi się ten pojazd. Taka rakieta typowa dla Barta. Okej, no to szybko tam pojedźmy. Wrym, wrym. No, to jest Springfield Stadium Sunday. Big Skin Classic Springfield Atoms vs. Shelby Wild Sharks. O, znowu już mamy go. You expect me to complete a Mark 10 Truckosaurus without a blender? Why don't I just make a plasmoclave without a tank? No, tych napisów mi brakuje. Now fetch me a blender with the puree and the frappe and the liquify. Now where am I gonna get a blender? Oh, Dr. Nick! He loves blended girl drinks during surgery. Screaming monkey with coffee search. Jakaś instytucja z małpami, badań nad małpami. Doktor Nick, a to już tutaj. Macie screaming, krzyczące małpy, medyczne badania, centrum badań medycznych. No, udało mi się wydedukować. Can you catch them for me? I'll be surprised. Małpka mu uciekła. To z Hindus. Tak przynajmniej mi się wydaje. I have tortured them horribly, silly. There's no way I'll be able to fit all those monkeys in my car. I better get a big truck or something. My już go mamy kupionego raczej, nie? Loking truck. Mi się wydaje, a tutaj mamy. King. O to chodziło? No, czytaj się. Tak mi się wydaje. Tak. Bo tam było napisane, że musimy od Homera go kupić, a my go kupiliśmy już wcześniej przypadkowo, bo stwierdziłem, czemu by nie, pewnie się kiedyś przyda i dobrze zrobię. Monkeys i monkey do. Collect the monkey is before time runs out, then get the blender from Dr. Nick. Mamy zebrać małpy przed czasem i wtedy zdobyć blender od doktora Nika. Gdzie jest ten pojazd? Tutaj gdzieś. No mógłby być naprawiony. Co? Wow. Okej. Okay. Pierwsza małpka, druga małpka, trzecia małpka. Tu jest małpka, nie wiem czy zdążę. Raczej nie, już mi tak idzie trochę słabo. O, ale przy okazji sobie wóz naprawiłem. Dobra, potem sobie do niej wrócimy. Nie wiem, na moje to powinniśmy wykończyć jeden teren. Nie uda się. No, a czemu muszę mieć ten pojazd? Ojejku. Dobra, tam mam jeszcze dwie małpki. Ajajajajajaj. I po co, żebym zaczął tę misję teraz? Nie wiedziałem, że taka długa będzie.
Okej, 13, 14. Lecimy po 15. Gdzie jest 15? Ona jest gdzieś tu. Fuck. Ale gdzie? Tu? Tu muszę podjechać samochodem. Prawdopodobnie mam zrobić coś takiego. No właśnie. Aj, aj. Dobra. Dobra, już tę kartę ominąłem. Sobie mogę ją wziąć, Aliuszki. Uczy się to, żeby teraz wszystkie mopki zebrać. Osiemnaście. 19. No, tu jest gdzieś jeszcze jakaś małpka. Tutaj. Dobra, to ten teren już mamy opędzlowany. Tutaj mamy dwie małpki. Nawet trzy. Szybciej, 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 bo chcę to ładnie zrobić. No, a. Okej, 23. 24. No jest już taki hardcore, tylko jeszcze psiarskie się dowalają. Dobra. Super. Jak? Tutaj gdzieś? Tutaj? Tutaj? Wow, udało się. Już się bałem. Tędy mam jechać? Jo. Nie, wiecie co, sobie tędy pojadę, jeszcze klucza użyję. To się gdzieś tędy jechało. Tak, tutaj jest. Masz swoje małpiszony. Welcome home, daddy's little angels. Now to put electrodes in your brains. Dzięki za blender. Level progress. No cóż, ale ten poziom sobie zrobimy w następnym odcinku, chyba że to będzie jakieś zakończenie już przygód z Bartem. Jeszcze istnieje taka możliwość, no ale zrobimy to w następnym odcinku. Więc ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie, cześć!